Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Opozycja, składając wniosek o wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry, chce doprowadzić do rozbujania sytuacji politycznej w Polsce. Zbigniew Ziobro jest najlepszym ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym od czasów świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, mówił w rozmowie z naszym dziennikiem minister Michał Wójcik. Składając wniosek o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry, opozycja chce doprowadzić do zachwiania sceny politycznej w Polsce. Gdyby wniosek okazał się skuteczny, doprowadziłoby to w praktyce do upadków rządów prawicy, wskazuje minister Michał Wójcik. Opozycja manipuluje i kłamie, mówiąc, że Ministerstwo Sprawiedliwości nic nie zrobiło przez te lata. Przypomnę tylko najważniejsze sukcesy, jak likwidacja mafii VAT-owskich. Osiągnięto to poprzez zmianę przepisów, wprowadzając bardzo wysokie kary za wyłudzenia VAT-owskie, a z odzyskanych pieniędzy finansowane są świadczenia socjalne, jak choćby 500+. Dodał, że Zbigniew Ziobro skutecznie zaczął walczyć z mafiami rozprowadzającymi dopalacze i narkotyki. Doprowadził też do wyższej ściągalności alimentów. To są konkretne sukcesy. Uderzono w lichwę, jest nowa ustawa dotycząca komorników, całe spektrum działań odnośnie ochrony dzieci, powstanie sądów specjalnych w sprawach międzynarodowych. To jeden z najlepszych w Europie systemów. Zawsze interweniujemy, kiedy dobro dziecka jest naruszane. Staraniem Zbigniewa Ziobry doprowadzono również do wprowadzenia kary bezwzględnego dożywocia dla największych kryminalistów. Komisja Europejska wykorzystuje wojnę na Ukrainie, aby przyspieszyć proces transformacji energetycznej, wskazywała na antenie telewizji Trwam europoseł PiS Anna Zalewska. Na Śląsku przebywał wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Tam ogłosił, że Komisja Europejska zatwierdziła 5 planów sprawiedliwej transformacji polskich regionów górniczych. Łączna ich wartość to 3 miliardy 850 milionów euro. To olbrzymia suma, ale niewystarczająca na takie przedsięwzięcie, wskazuje europoseł PiS Anna Zalewska. Żeby dokonywać transformacji energetycznej, potrzeba takiej kwoty razy 100. Na świecie mamy największy kryzys energetyczny od wielu lat. Do tego za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Frans Timmermans, jak wskazywała europoseł, wykorzystuje tę sytuację, by zamykać wszystko co węglowe. Stawia tylko i wyłącznie na energetykę odnawialną, zresztą w swoim gabinecie ma lobbystów, którzy zajmowali się tym w przeszłości. Natomiast sam nie widzi powodu do tego, żeby coś policzyć, żeby zmienić zdanie. Tym bardziej, że jak podkreślała Anna Zalewska, wszystkie dokumenty, nad którymi pracuje Bruksela, są nieaktualne, bo powstały nie tylko przed wojną, ale także przed pandemią COVID-19. Wszystkie agencje energetyczne, międzynarodowe agencje energetyczne i wreszcie ci, którzy zajmują się energią, czyli energetycy w Europie i na świecie, mówią, że tak naprawdę przed nami kilka bardzo trudnych, mam nadzieję, że nie jeszcze trudniejszych lat, jeżeli chodzi o ceny energii. I to nie jest chwilowe zawirowanie, dlatego że to zawirowanie ma związek nie tylko z wojną, ale jak wskazuje europoseł PiS, z systemem opodatkowania tego, co z węgla, gazu i ropy. Rosja po raz kolejny wystrzeliła salwę rakiet w kierunku Ukrainy. Wcześniej oskarżyła Kijów o atak na 2 bazy lotnicze. Po raz 9 Rosja dokonała zmasowanego ataku na terytorium Ukrainy. 38 rakiet zostało odpalonych z 8 samolotów Tu-95 z regionu Morza Kaspijskiego i Wołgodońska w obwodzie rostowskim w Rosji. Przeciwnik zaatakował także 22 rakietami typu Kalibr z okrętów floty czarnomorskiej. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła większość pocisków, znów jednak mocno ucierpiała infrastruktura krytyczna, nie tylko, ale szczególnie w obwodzie kijowskim. 40% tamtego regionu zostało bez prądu. Energetycy rozpoczęli przywracanie dostaw energii elektrycznej. Nasi ludzie nigdy się nie poddają, informował prezydent Wołodymyr Zełenski. Bez gazu i prądu są także mieszkańcy Bachmutu, który znajduje się na linii frontu. Większość mieszkańców Bachmutu wyjechała, ewakuowała się, ponieważ istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. Obecnie jest tam około 12 tysięcy mieszkańców. Mówimy o mieście, w którym 24 lutego mieszkało 81 tysięcy ludzi, przekazał szef władz obwodu donieckiego.
Tuż po ataku Rosji minister obrony Ukrainy Oleksij Reznikow rozmawiał z szefem Pentagonu. Chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność Lloydowi Austinowi, który autentycznie troszczy się o sytuację na Ukrainie. Omówiliśmy dalsze kroki mające na celu wzmocnienie obrony powietrznej Ukrainy. Dziękuję USA za nieustające wsparcie. Kolejnego zmasowanego natarcia Kremla nie przemilczał minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. Im więcej zbrodni wojennych popełnia Rosja, tym więcej broni należy dostarczyć Ukrainie, aby szybciej zakończyć rosyjski terror. Atak Rosji nastąpił kilka godzin po tym, jak rosyjskie Ministerstwo Obrony wydało oświadczenie z informacją, że zestrzelone zostały ukraińskie drony, które rzekomo zaatakowały dwie bazy lotnictwa wojskowego w głębi Rosji. Dwa samoloty są uszkodzone, mówił rzecznik Ministerstwa Obrony kraju. Śmiertelnie rannych zostało trzech rosyjskich serwisantów, którzy byli na lotnisku. Rannych przewieziono do placówek medycznych, gdzie udzielono im wszelkiej niezbędnej pomocy medycznej. Kijów do tej pory nie potwierdził tych informacji. Rzecznik rządu Piotr Müller odpowiada na zarzuty Donalda Tuska, że władza niewystarczająco dba o kulturę. Od 2015 roku budżet na kulturę wzrósł o 110%, mówił Piotr Müller. Przewodniczący największej opozycyjnej partii politycznej w Polsce Donald Tusk zarzucał rządowi, że nie dba o polską kulturę. Mówi także o jej upolitycznianiu. Relacje pomiędzy władzą państwową, władzą wykonawczą, a kulturą, począwszy od pieniędzy, a skończywszy na swobodach twórczych i wolnościach, to jest być może najlepszy, najskuteczniejszy taki papierek lakmusowy, taki termometr, coś, czym można naprawdę zmierzyć jakość demokracji, jakość życia społecznego. Rzecznik rządu Piotr Müller odpiera zarzuty i powołuje się na twarde dane. Gdy pan przewodniczący Tusk już był w Brukseli, bo to mówię o 2015 roku, czyli tuż po tym, jak zakończył sprawowanie urzędu premiera, budżet na kulturę wynosił 3,24 miliarda złotych. W 2023 zgodnie z projektem budżetu państwa wyniesie 6,8 miliarda złotych. To jest różnica 110%. Rzecznik rządu Piotr Müller przypomniał także, że w 2012 roku odebrano artystom 50% koszty uzyskania przychodu od umów autorskich, co w praktyce oznacza, że ci płacili wyższe podatki. W 2018 roku ten mechanizm został przywrócony. Pan Donald Tusk znowu ubrał się w ornat i na mszę dzwoni. W Krakowie upomina się o prawa ludzi kultury. To przypomnijmy, za Tuska budżet na kulturę nigdy nie osiągnął 1% budżetu. Mimo obietnic, rząd PiS zrobił to od ręki. Wicepremier Piotr Gliński podkreślił też, że w 2015 roku resort kultury współprowadził 32 muzea i 16 instytucji kultury. Obecnie liczba ta się podwoiła. Jednym ze wzrastających dzieł, przy którym udział ma także ministerstwo, jest Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu. Wicepremier Gliński wezwał przewodniczącego Platformy Obywatelskiej do debaty o stanie polskiej kultury. Via Carpatia i Centralny Port Komunikacyjny zostały wpisane do sieci głównych szlaków komunikacyjnych Unii Europejskiej. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wyjaśnia, że wpisanie Via Carpatii do systemu TEN-T otwiera drogę do unijnego finansowania i zapewnia finalizację budowy. Via Carpatia z perspektywy naszego kraju to przede wszystkim szlak łączący państwa Trójmorza. Początkowy projekt z inicjatywy Lecha Kaczyńskiego pojawił się w 2006 roku. Wraz z ustąpieniem rządu PiSu idea Via Carpatii przez wówczas rządzących została porzucona i zapomniana. Ponowne starania podjęto na przełomie 2015 i 2016 roku. Kiedy mówiliśmy o Via Carpatii, wówczas, kiedy mówiliśmy o zrównoważonej sieci transportowej w Polsce, bo to przecież nie tylko Via Carpatia, mówiliśmy o tym, jakie to ma szczególne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa dla całej Unii Europejskiej. To inwestycja ważna dla całej Unii Europejskiej. Mimo tego, że droga jest zabezpieczeniem także dla państw takich jak Niemcy czy Francja, podczas rządów Donalda Tuska projekt wzmacniający Polskę był lekceważony. Nagle się okazało, że brakuje nam w pełni Via Carpatii, którą można byłoby przemieszczać się od południa, od Morza Egejskiego, z odnogami do Morza Czarnego, drogi autostradowej, którą można było przejechać przez, nie zatrzymując się, przejechać przez Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację, Polskę, Litwę, Łotwę do Estonii. Takiej drogi
brakuje i dzięki tej decyzji, która dzisiaj została potwierdzona Komisji Europejskiej, ale także i Rady, mamy gwarancję, że ten szlak będzie zorganizowany, bo za tą decyzją idą, pójdą środki, znaczy można liczyć na środki finansowe w związku z tą decyzją wspierające te inwestycje, ale też ta decyzja powoduje, że państwa są zobowiązane do budowy tej drogi. Trasa wzmocni atrakcyjność inwestycyjną w Europie Środkowo-Wschodniej, pozytywnie wpłynie na gospodarkę, czego efektem będzie wzrost zatrudnienia, zwiększenie wymiany handlowej i mobilności. Wierzę w Kościół Chrystusowy to hasło nowego roku liturgicznego rozpoczętego w pierwszą niedzielę Adwentu. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki zachęca do korzystania z przygotowanych materiałów duszpasterskich. Program skierowany jest przede wszystkim do wiernych świeckich. Jego tematem przewodnim jest refleksja nad misją Kościoła. Program ma pobudzić, odnowić i umocnić wiarę w Kościół, który jest wspólnotą ludzi wierzących. Zachęcam do tego, żeby sięgnąć do tych materiałów, które zostały rozesłane po wszystkich parafiach, zagłębić się nieco w treści, które mogą wnieść dużo dobrego w nasze przeżywanie samoświadomości kościelnej. Potrzeba jest, ażebyśmy się utwierdzali w tożsamości kościelnej, zwłaszcza dlatego, że praktycznie tę tożsamość starają się rozmywać różne prądy, które nic ze słońcem nauki Chrystusowej nie mają wspólnego. Choć materiały duszpasterskie zostały rozesłane do wszystkich parafii, praktyczna realizacja programu jest skierowana bezpośrednio do rodzin. Przygotowano rozważania na poszczególne niedziele w ciągu całego roku. Każdy miesiąc posiada hasło przewodnie. Materiały na poszczególne tygodnie są rozwinięciem tego tematu. Każdy moduł składa się z trzech części. Wprowadzenia, jest to najczęściej nauczanie Kościoła na dany temat, do refleksji, rozważania pogłębiającego nauczanie Kościoła z odniesieniem do życia rodzinnego oraz zadania, które jest konkretną propozycją działań. I na teraz to wszystko, a ja z Państwem spotkam się jeszcze raz tuż po godzinie 12. Zapraszam i do zobaczenia.